Briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers, piątek 10 czerwca 2016 roku. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Bartosz Sawicki, jestem kierownikiem Departamentu Analiz. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w piątek poznamy dużo ważnych danych makroekonomicznych. Jednak jeżeli bliżej przyjrzymy się publikacjom zaplanowanym w kalendarzu, no to większość z nich, szczególnie w godzinach popołudniowych, dotyczy rynku surowców. Przede wszystkim raport WASDI, bardzo ważny dla soi, pszenicy i kukurydzy. Również liczba aktywnych wież wiertniczych w Stanach Zjednoczonych. Ta publikacja jest o tyle istotna, że w ubiegłym tygodniu wykazała przyrost liczby aktywnych wież wiertniczych o 9 i to wywołało dosyć wyraźne pogłębienie dominującej wtedy tendencji spadkowej w notowaniach ropy naftowej. Dodajmy, że taki scenariusz odegrał się po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni. W ostatnim czasie dane te były ignorowane przez uczestników rynku. No i dlatego też należy w najbliższych tygodniach zwracać na tę publikację dużą uwagę, dlatego że może ona po pierwsze ponownie wywoływać większą zmienność cen ropy, a po drugie, no oczywiście należy przede wszystkim monitorować, jak odbijające ceny ropy naftowej wpływają na aktywność amerykańskich wydobywców i mniej aktywnych wiertniczych, tym większa szansa na kontynuację wzrostów. Poza tym dane z rynku pracy Kanady, no ale w tej chwili sytuacja wygląda na rynku dolara kanadyjskiego tak, że dużo ważniejsza jest ropa naftowa niż czynniki związane z kondycją rynku pracy, czy też generalnie kondycją gospodarki. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to oczywiście indeks Uniwersytetu Michigan, ważna publikacja obrazująca nastroje amerykańskich gospodarstw domowych, dzisiaj powinna być najważniejsza. Tym bardziej, że jednymi z jej składowych są oczekiwania inflacyjne, no a przecież w przyszłym tygodniu zbliża się wielkimi krokami posiedzenie Fed. Od razu chciałbym wykorzystać okazję i zaprosić Państwa do uczestnictwa w specjalnym szkoleniu internetowym, w specjalnym webinarze poświęconemu w całości polityce amerykańskich władz monetarnych, które zaplanowane jest na godzinę 18 w poniedziałek i które będę miał przyjemność poprowadzić. Serdecznie zapraszamy. Zapisy na to szkolenie oczywiście w zakładce szkolenia na stronie tms.pl w sekcji edukacja. Przejdźmy teraz szybko do notowań na rynku walutowym. Przede wszystkim odnotujmy zwrot w notowaniach euro USD wczoraj. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie wyszliśmy ponad 1,1450. Wczoraj rekomendowaliśmy naszym klientom sprzedaż euro dolara po 1,1388. W tej chwili pozycja ta jest wyraźnie w pieniądzu, natomiast poziom zlecenia obronnego stop loss został przesunięty na poziom 0. No i to w dużej mierze pokazuje nasz stosunek do perspektyw euro-dolara w najbliższym czasie. Spadki i pogłębienie tej spadkowej korekty są bardzo prawdopodobne, natomiast 1,1310, czyli te poziomy, które obserwujemy obecnie, nie wydają się atrakcyjnymi pułapami do odnawiania krótkich pozycji. Warto w kontekście zamknięcia tygodnia analizować to, czy nastąpi ono powyżej czy poniżej poziomu 1,1330, bo to w dużej mierze będzie ustawiać sentyment na początku przyszłego tygodnia. Drugi wykres, który może nie w sposób bezpośredni dotyczy analizy technicznej, ale jest moim zdaniem bardzo ciekawy, to zachowanie dolara australijskiego, kursu AUD/USD na tle efektywnego kursu dolara, czyli na tle takiego wskaźnika, który daje szeroki sentyment w stosunku do dolara, siłę dolara względem bardzo szerokiego koszyka walut, gdzie udziały są zgodne ze strukturą obrotów handlowych USA. No i po tym wstępie przejdźmy do meritum, mianowicie AUD/USD wielokrotnie, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy z wyprzedzeniem
zawracał i dopiero kiedy on zawrócił, to wtedy miały miejsce zmiany sentymentu i wyraźniejsze zwroty w notowaniach dolara do szerokiego spektrum walut. No i to jest cenna wskazówka, która pozwala nam właśnie w dolarze australijskim upatrywać takiego zwiastuna zachowania dolara do innych walut, do euro, do jena, do korony szwedzkiej, norweskiej, dolara kanadyjskiego, australijskiego, meksykańskiego peso i generalnie w stosunku do bardzo szerokiego spektrum walut. W przypadku AUD/USD obecnie jesteśmy w okolicach 0,74, czyli tutaj mieliśmy bardzo mocne odpadnięcie od szczytu 0,75 notowanego w nocy ze środy na czwartek i ten przebieg notowań może sugerować, że w przypadku przebicia strefy wokół 0,7390 tutaj będzie trwalszy odwrót i wtedy by to no, również mogło wskazywać na to, że dolar będzie zyskiwał także do innych walut, przynajmniej tak było w tym roku wielokrotnie. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, to jeszcze fakt, że rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich znajdują się w bardzo ważnym położeniu i cały czas bronią dołka 1,67-1,65%. Oczywiście chodzi o dochodowość tych papierów. No i tutaj bardzo ważne jest zakończenie tygodnia. Wskazówka, historia pokazuje nam, że bardzo podobny układ notowań miał miejsce w 2012 roku i wtedy te minima nie zostały przebite, czy analogiczne minima właściwie nie zostały przebite i obserwowaliśmy silne wzrosty rentowności. No, mamy nadzieję, że tym razem historia się powtórzy i będzie podobnie. Na koniec przejdźmy do notowania polskiej waluty. Euro PLN spadł w okolice, które określaliśmy jako modelowy zasięg spadków, czyli 4,31-4,32 i odbija z tych okolic o 4 grosze. Wczoraj 2 grosze, dzisiaj również 2 grosze. Jesteśmy w okolicach 4,35. No i wydaje nam się, że ta korekta nie powinna mieć bardzo szerokiego zasięgu. Spodziewamy się, że zostanie szybko wygaszona przed 4,40, natomiast też przy słabszym sentymencie na rynkach wiodących, na rynkach globalnych, na rynkach bazowych, które obserwujemy no, od kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, też zalecalibyśmy bardzo dużą wstrzemięźliwość i przy zajmowaniu długiej ekspozycji na złotego. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie zapraszam do lektury serwisu TMS Nonstop. Serdecznie zapraszam także na wspomniany już poniedziałkowy webinar, który o godzinie 18 będzie poświęcony w całości polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych. A z mojej strony na dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę samych udanych inwestycji.